Panowie, zapraszam. Dobry wieczór Państwu. Witamy w nowym cyklu programów Rzut Okiem. W naszych programach będziemy zajmować się wyjaśnianiem różnych zjawisk nurtujących, przedstawiając przede wszystkim dokumentalne filmy z dziedzin edukacji, oświaty, BHP, bezpieczeństwa ogólnego. Bezpieczeństwa. Będą to filmy dokumentalne z lat 50., 60., 70., 80., 90. i obecnych być może też. To, co zobaczyliśmy, zmusza nas do wielu refleksji. W naszym programie będziemy próbować wyjaśnić zjawisko, skąd pochodzimy. Jest to bardzo trudne do wyjaśnienia. To jest w zasadzie temat, który najbardziej nurtuje wszystkie pokolenia ludzi i zwierząt, chyba też tak mi się wydaje. No. Panie docencie, dlaczego pan został tutaj zaproszony, proszę mi powiedzieć? No, właściwie czuję się pewnego rodzaju specjalistą i autorytetem w tej dziedzinie ogólnie. Bardzo dobrze. Także dlaczego pan został zaproszony, proszę mi powiedzieć? I dlaczego pan się spóźnił 15 minut? Czekaliśmy dzisiaj. Naprawdę, już jestem bardzo zdenerwowany. To jest w ogóle inna sprawa. Jeśli pan pozwoli i nie będzie mi przerywał, to zaraz się wytłumaczę. Mianowicie, jestem docentem cybernetyki na Wydziale Makrobiologii Uniwersytetu Śląskiego. I miałem po prostu na przepustce, w naszym reaktorze jądrowym, miałem kłopot, ponieważ nie zostałem odkażony. Jak każdy wie, na początku była wielka eksplozja. Tak zwany wielki Big Bang, prawda? Z wielkiego wybuchu... wskaźnikiem, bo nie jest jednak względem nauki. Rany, boss. Z wielkiego wybuchu powstało życie. Najpierw malutkie kuleczki zaczęły się rozprzestrzeniać, potem zaczęły się z sobą łączyć. Możemy to pokazać na przykład na przykładach. Dwa jakieś tam obiekty lecą z sobą i zaczęły się łączyć i powstawać... Czynnik łączący katalizator życia. U ryb skrzek, u ludzi wiadomo co, u słonecznika nasiona i tak dalej. Jest zawsze jest niezbędny w powstawaniu życia. To jest po prostu czynnik, bez którego życie nie mogłoby powstać jako takie. Ale pan strasznie tutaj myli. Ale ja jestem doktorem, ja jestem profesorem, a nie jestem jakimś nie wiadomo kim. To jest popularne, pan pozwoli. Pan nie jest profesorem jeszcze. Ja zaraz jeszcze pan na razie jest docentem, proszę pana. I tą teorię pan chciał wygłosić, prawda? Bo pan jest zwolennikiem tej teorii. Co się działo z rybami? Dlaczego one wyszły na powierzchnię? To nie były ryby. Proszę pana, po wielkim wybuchu powstało bardzo dużo plazmy. Ja już tu demonstrowałem, tylko nie dał mi pan skończyć. Bez przerwy weszedł mi pan w słowo. Ciągle mi pan nie dał skończyć. Nie. Było tak, że podczas wielkiego wybuchu cząsteczki plazmy, która dawa życie wszystkim, zarówno nam, jak i małym kiliankom, zostały rozesłane po całym świecie. Następnie z plazmy tej utworzyły się zaczątki życia, tak zwane jajeczka. Każdy osobnik ludzki ma w swoim organizmie jajeczka, komórki różnego rodzaju. Z tych jajeczek powstały kilianki, które rozmnożyły się na morzach i oceanach. Z tych mórz i oceanów kilianki wypełzły na plażę i z tej plaży idąc powoli, najpierw zamieniły się w takie jaszczurki. Później z tych jaszczurek powstały po prostu takie pterodaktyle, jakieś większe takie antylopy. I z tych antylop w pewnym momencie po prostu pojawiły się małpy. Natomiast jak to się stało? Małpy wzięły i zaczęły po prostu używać narzędzi. Czyli, że państwa w skrócie, małpy zaczęły kombinować. Powstała nagle wielka rewolucja małp i z tej rewolucji powstał człowiek. To jest bardzo, prawda... Ja jestem zwolennikiem tej teorii. To jest prosta historia. Ale powstał człowiek i właśnie jesteśmy w tym momencie zaczniemy państwu tłumaczyć, jak człowiek zaczął się rozmnażać. Teoria pierwsza, wiadomo. Punkt, z tego punktu
wychodzą różnego rodzaju mniejsze punkty, nieżyjące jeszcze. Punkty się rozwijają, to wszystko się dzieje w ułamkach sekund. Ułamki sekund przeradzają się w lata. Chwileczkę. Bez przesady. No i teraz no, proszę pana, tak nie będziemy demonstrować. Pan mnie popchnął. Ja pana podam do sądu kiedyś. To pan jest popchał. On jest popchał. Docel popchał. W tym momencie zaczyna się życie, które zaczyna się jakby krystalizować. Jeszcze nie jest inteligentne. I w wielkim skrócie mamy zwierzęta. I tu już są małpy. One robią rewolucję, bo zaczynają, jak już powiedzieliśmy, kombinować. I mamy ludzi. I teraz przejdźmy do ludzi. No, proszę bardzo, ludzi. Skąd się wzięli ludzie? Proszę bardzo. Chciałem powiedzieć tylko tyle, że ta teoria, owszem, jak najbardziej, ale mamy do czynienia z konfliktem czterech postaw. Pięciu różnych systemów myślowych. Jest teoria, że dzieci biorą się z kapusty. Czy jest to prawdziwe? Nie wiadomo. Jest prawdziwe. Ja, proszę pana, moim autorytetem zaświadczam za to. W takim razie, proszę państwa, kolega docent ręczy, że jest to prawdziwe.